autobusy, te z Warszawy nam rzuciły to wyzwanie. A więc dobrze, niech tak będzie, trzeba odpowiedzieć na nie. W wodociągach znamy sprawę, trzeba pomóc pielęgniarkom i lekarzom, ratownikom, oni w kraju są dziś marką. Mamy z nimi coś wspólnego, pracujemy na okrągło, woda przecież musi płynąć, jak inaczej by być mogło. A niektórzy z nas do tego mają białe uniformy, w laboratoryjnych kitlach pilnujemy wodnej normy. Skoro już o wodzie mowa, Wisła to jest nasze źródło, jak jest susza, deszcz nie pada, nie pozwólmy, by nam schudło. Jak kropelek apeluje, szanuj wodę, siostro, bracie, mydląc ręce, zakręć kurek, czy to w pracy, czy na chacie. Mamy jeszcze jedną prośbę a propos kanalizacji, nie wrzucajmy co popadnie, nie ma w tym nikrztyny gracji. Rękawiczki i maseczki, jeśli są jednorazowe, wrzuć do kosza, nie do wódce, to dla rury jest niezdrowe. To już nasza jest szesnastka, wszystkie wersy zapodane. Pora kończyć i wyzwanie rzucić tym, co kręcą kranem. Czyli wszystkim wodociągom z miast tych małych i tych dużych, róbcie rymy, róbcie hałas, będzie słońce po tej burzy.